Rozpoczął tę opowieść Krystian Strua. A inni liczni dokończyć pragnęli. Powiadają, że dokończył ją pan Walter Mar. A Stanisław i Jacek wam opowiedzieli, spolszczając, grając i śpiewając pieśni, które bohaterowie tej smutnej powieści znali tak dobrze, jak my pana Tadeusza. Lecz nie koniec miłości, nie koniec boleści, bo oto jeszcze raz Lancelot ku łożu Ginewry wyrusza. Zatem po wieczerzy pan Gawain i pan Gacheriet pospołu z królem ruszyli w las. A kiedy tylko król odjechał, królowa przez posłańca wzywa Lancelota, który jeszcze był w łożu. Wielce się ucieszył i wnet ruszył ścieżką, która poprzez ogród powiodła go do Arturowego domostwa. Wkrótce przybliżył się do wieży i przystąpił pod drzwi ogrodowe. Zatem je otworzył. I przechodząc z komnaty do komnaty, wreszcie dotarł tam, gdzie go czekała królowa. A kiedy wstąpił do niej, zamknął drzwi za sobą. Bo tak było pisane, aby dnia onego ocalał i nie stracił życia w tej przygodzie. Zatem rozdział się, rozzuł i legł przy królowej. Ale niedługo spoczywali, bowiem szpiedzy, zamknięci w wieży strażniczej, widzieli, którędy wszedł Lancelot i ruszyli za nim. Przypadli do drzwi, które zastali zamknięte, załomotali i uderzyli w nie mocno. Królowa usłyszała i zaraz krzyknęła Lancelotowi: miły, jesteśmy zdradzeni i pohańbieni, ach, już umarliśmy zgoła. Za czym się znów odziali, a Lancelot dobył miecza i drzwi roztworzył i pierwszego z brzegu, co w hełmie i kolczudze próg przeszedł, rozpłatał, uderzając go mieczem i od czubka głowy rozcinając go całkiem po same ramiona. Miłość, a potem nienawiść okropna nastąpiła, gdy z Lancelotem Ginewra króla Artura zdradziła. Lancelot z niewoli olbrzymów przywrócił królowe wolności, a potem w tysiąckroć gorszą popadli niewolę miłości. Na zamku w Carduelu, na zmierzchu aż do poranka, królowa w komnatach małżonka podejmowała kochanka. Król Artur nie mógł wierzyć, bo jakże uwierzyć mógł temu, aż świadkiem się miłowaniu stał Lancelotowemu. Uciekał Lancelot, lecz jeszcze kochali się w gąszczach leśnych. Tak piorun niezgody i gwałtu w spokojne królestwo wnieśli. Wystąpił więc brat przeciw bratu, zazgrzytał miecz, grot poleciał. Przyczyną zamieszania jak zwykle była kobieta. Król Artur, gdy w bitwie ostatniej, ostatnio otrzymał ranę, do rzeki zaczarowanej miecz rzucił swój zaczarowany. Nie były to zwykłe zdarzenia, demony musiały je sprawić, bo zemstę wspierała nadzieja, a wiara i miłość, nienawiść. Królestwo zginęło, rycerze w daleki świat poszli, a wszystko przez zdradę zrodzoną z miłości, co była miłością nieczystą. Miłość, a potem nienawiść okropna nastąpiła, gdy z Lancelotem Ginewra króla Artura zdradziła. Lancelot z niewoli olbrzymów przywrócił królowe wolności, a potem w tysiąckroć gorszą popadli niewolę miłości. Na zamku w Carduelu, od zmierzchu aż do poranka, królowa w komnatach małżonka podejmowała kochanka.